Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2023-2024. Gospodarzami uroczystości byli wojewoda lubuski, lubuski kurator oświaty i burmistrz Słubic. O komentarz poprosiliśmy wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka. Słubice wybraliśmy, bo jest bardzo dobra szkoła. Szkoła podstawowa nr 2, prawie 600 wspaniałych młodych ludzi, prawie 50 pedagogów, wysoki poziom nauczania. A rozpoczynamy nowy rok, tak jak pan wspomniał, bez COVID-u. Wyzwania są ogromne oczywiście, ale też mamy nadzieję, ja tak dzisiaj wyraziłem taką nadzieję, że mimo wszystko będzie to rok spokojny, bardzo stabilny, że te wszystkie zmiany, które są wprowadzane, mają przygotowywać naszych młodych ludzi do tej rzeczywistości, która dzisiaj jest tak bardzo skomplikowana i wymagająca. To też życzyłem wszystkim tutaj uczniom, ale też wszystkim lubuskim uczniom, których rzesza ponad 120 tysięcy rozpoczyna dzisiaj naukę, aby to był czas dobry, radosny dla nich czas zdobywania wiedzy, odkrywania swoich talentów. Ale też wyraziłem wielką nadzieję, że będzie to kolejny rok dobrej współpracy, takiej wspólnej drogi pedagogów, samorządu i rodziców, bo rodzice są niezmiernie ważni, szczególnie w dzisiejszym czasie. To oni mają największe prawo do decydowania o swoich pociechach i nikt nie próbuje ich zastępować w tej roli. Dlatego mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach będzie to dobry rok szkolny, a zapewniłem też jako przedstawiciel rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, że oświata jest wśród priorytetów tego rządu, a świadczą o tym ogromne pieniądze. W tym roku ponad 12 miliardów dodatkowych pieniędzy na subwencję oświatową. Ja zawsze na początku roku szkolnego życzę, żeby to był spokojny rok, żeby to był bezpieczny rok, żeby uczniowie mogli realizować swoje pasje, swoje zamierzenia, ale żeby też nauczyciele mogli realizować się w swoim powołaniu, bo przecież zawód nauczyciela to powołanie. I za to zawsze dziękuję. Oprócz tych życzeń zawsze są podziękowania, więc chciałabym też powiedzieć, że życzyłabym sobie, ale i też wszystkim, żeby to był właśnie rok spokoju, bezpieczny rok. Chciałabym też, żeby ten czas po pandemii był też już, żebyśmy zapomnieli o tym, chociaż też podkreślam to przy każdej okazji, my nie możemy do końca zapomnieć, bo takie zachowania prozdrowotne, takie profilaktyczne też o tym zawsze musimy mówić i pamiętać. Po przemówieniach gospodarzy oraz gości, świeżo upieczeni pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że w tym roku właśnie wojewoda lubuski i kurator oświaty lubuski wytypowali i dzisiaj organizatorem byliśmy wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego. Przede wszystkim chciałbym tutaj za pośrednictwem Państwa kamery podziękować całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom niepedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 2, ale także dyrekcji, pani dyrektor Katarzynie Leśniak-Werwińskiej, która pracowała przez pół wakacji, chyba żeby ta uroczystość dzisiaj się udała. To, co się dzisiaj tutaj wydarzyło, to przede wszystkim jest dla nas ogromna duma, ale i także patrzymy z takim optymizmem na przyszłość, bo dzisiaj mieliśmy tutaj okazję obserwować również występy artystyczne naszych uczniów, więc to, co zostało zaprezentowane na tej sali, to powtarzam, napawa ogromnym optymizmem i jestem spokojny o nasze dzieci, o naszą młodzież i przede wszystkim o nauczycieli wszystkich szkół podstawowych w gminie Słubice. Także serdecznie dziękuję i cieszę się bardzo, że taka uroczystość właśnie odbyła się u nas w nowej, zaznaczam, dwuletniej już, ale nadal nowej hali gimnastycznej. Rok szkolny 2023-2024 wystartował, a my życzymy uczniom dobrych ocen, rodzicom radości z postępów swoich pociech, a nauczycielom satysfakcji z kolejnego roku wypełniania ich wcale niełatwego powołania.
poniedziałek, 4 września, a więc w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024, odbyło się uroczyste otwarcie nowej słubickiej siedziby Szkoły Języków Alex. Nowa siedziba mieści się na osiedlu Świerkowym 7F. Języki obce w dzisiejszych czasach to jest chyba taki must have dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Tych dorosłych klientów też mamy coraz więcej. Wcześniej mieliśmy małą szkołę, bo ja już bardzo długo prowadzę szkołę, niektórzy z Państwa na pewno mnie tutaj kojarzą, z rynku słubickiego szczególnie. Teraz jeszcze otworzyliśmy filię w Rzepinie, także zapraszamy. To również była odpowiedź na naszych klientów, którzy z Rzepina specjalnie dojeżdżali na nasze kursy, co też pokazuje, jak ważne są te języki. Od tego roku mamy mnóstwo nowości, oprócz tego, że właśnie przenieśliśmy się do tej dużej, nowoczesnej, wygodnej szkoły. Mamy 5 sal dydaktycznych, mamy zaplecze dla naszego teamu lektorskiego, mamy sekretariat dla naszych rodziców, którzy mogą przyjść, porozmawiać z nami. No i bardzo wygodne, komfortowe sale do nauki dla naszych uczniów, ale oprócz tego mamy od tego roku bardzo dużo nowości, jeżeli chodzi o edukację językową, dlatego że jesteśmy centrum, które przygotowuje do egzaminu Cambridge, najbardziej znanego na świecie chyba certyfikatu z języka angielskiego, oraz akredytowanym centrum metody Teddy Eddy dla dzieci, które jest również znane nie tylko w Polsce, ale również już za granicami. Także bardzo Państwa zachęcam i zapraszam wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą, no i odwiedzenia naszej nowej szkoły. Znajdą nas Państwo na Facebooku, tam ten fanpage jest, że tak powiem, najprężniej działający. Jesteśmy też na Instagramie, strona jest w budowie, więc niedługo wystartuje nasza strona, na pewno na Facebooku o tym poinformujemy. No i biuro jest codziennie otwarte, także codziennie można do nas wstąpić. Teraz przez kolejne 2 tygodnie będziemy mieć konsultacje dla nowych osób, które chciałyby przystąpić do naszych kursów, dlatego że zawsze dokładnie sprawdzamy poziom i dobieramy nasze kursy do potrzeb po prostu kursantów, do potrzeb dzieci, do potrzeb młodzieży, ale również do potrzeb dorosłych. Jest wiele badań udowadniających, że nauka języków obcych uaktywnia obszary mózgu odpowiadające za zdolność logicznego myślenia, pamięć i koncentrację. Warto więc się uczyć języków obcych, bo to nie tylko poprawia naszą możliwość komunikacji, ale również sprawia, że stajemy się coraz lepsi w tym, co robimy. W piątek, 25 sierpnia bieżącego roku, w sali konferencyjnej Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Spółka ZOO w Torzymiu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na termomodernizację placówki, modernizację systemu CO i CWU oraz budynków 7, 12, 13 i 14 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W spotkaniu wzięli udział Waldemar Sługocki, poseł Rzeczpospolitej Polski, Władysław Komarnicki, senator Rzeczpospolitej Polski, Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego, Katarzyna Lebiotkowska, prezes zarządu Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego Spółka ZOO w Torzymiu, Tomasz Pisarek, dyrektor do spraw administracyjno-gospodarczych i inwestycji torzymskiej placówki i Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego. Celem głównym projektu jest głęboka modernizacja energetyczna szpitala w Torzymiu oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu to koniec listopada 2023 roku. Kwotowo wydatki ogółem to 17 859 711 zł i 69 groszy. Wydatki kwalifikowane to 17 743 897 zł i 37 groszy. Wartość dofinansowania to 14 936 534 zł i 47 groszy. Projekt obejmuje w szczególności roboty budowlane i materiały budowlane, w tym prace ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne i wykończeniowe, termomodernizację 4 budynków szpitala, modernizację instalacji CO, wymianę oświetlenia oraz modernizację instalacji elektrycznej,
modernizację kotłowni polegającą na zastosowaniu dodatkowych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze-woda i pompy ciepła solarnej oraz kotła gazowego, a także modernizację lokalnej sieci ciepłowniczej obejmującej wymianę sieci na sieć preizolowaną. Zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych to 48,070 tony równoważnika CO2 na rok, a także zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1,3380 kWh na rok. Realizacja projektu oprócz efektu ekologicznego ma również swój wymiar finansowy w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Wdrożenie projektu jeszcze bez realizacji etapu drugiego w postaci fotowoltaiki obniży opłaty za produkcję energii cieplnej o 100-kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Natomiast realizacja etapu drugiego będzie skutkowała zminimalizowaniem opłat za energię elektryczną zużytą na potrzeby produkcji energii cieplnej niemalże do zera. Podpisana umowa to kolejny znaczący krok w rozwoju torzymskiej placówki, stanowiącej na tle ogólnie słabej polskiej służby zdrowia najlepszy przykład dobrego i mądrego zarządzania. Dla fanów i sympatyków motoryzacji z myszką, Słubicki Klub Pasjonatów Motoryzacji i Techniki Nagar przygotował kolejną nie lada gratkę. Gościmy dzisiaj drugi rajd zachodni, zachodnia stówka. Cieszę się, że ta edycja rajdu odbywa się właśnie tu, właśnie w Ośmielowskim. Mało tego, jestem pewien, że to jest pierwsza edycja i z pewnością tutaj właśnie będziemy gościć uczestników rajdu wiele, wiele razy. Patrząc na te pojazdy, no wręcz powiedziałbym cuda techniki. Oczywiście aż łezka wokół się kręci i tak poniekąd chyba zazdroszczę tym właścicielom, że dysponują tak przepięknymi i osobliwymi pojazdami, które są cały czas na chodzie. Także wielkie, wielkie szapoba dla wszystkich uczestników. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to oni przyjeżdżają z serca i to, co ja wcześniej mówiłem, to jest spotkanie ludzi, którzy chcą sobie porozmawiać, chcą sobie pokazać pewne rzeczy, podyskutować i spędzić miło, miło czas tutaj. Na tą chwilę mamy informację, że przyjechało ponad 100 pojazdów, cały czas jadą i przyjadą do nas, jeszcze się pewnie dołączą w Rzepinie, w Kowalowie i w Cybince. Drugi rajd zachodni pojazdów zabytkowych Zachodnia Stówka z amfiteatru nad jeziorem Reczynek w Ośmielubuskim ruszył w kierunku Rzepina. Następnie obrał azymut na Cybinkę, dalej był Maczków, Kowalów i powrót do amfiteatru nad Reczynkiem, gdzie był pokaz pojazdów, konkursy, gastronomia, muzyka, a wieczorem kino plenerowe. Mamy dwie duże imprezy w ciągu roku, oprócz tego, że jeździmy się wystawiamy. Cieszy nas tylko to bardzo, że coraz więcej tych ludzi do nas przybywa i coraz większe odległości pokonują, żeby do nas dojechać. No bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że ta lokalizacja tu w Ośmielubuskim doprowadzi do tego, że będziemy mogli porozmawiać teraz po tym rajdzie, zrobić plany, co zrobimy na następny rok. Za nami wspaniała impreza pod każdym względem. Perfekcyjna organizacja, różnorodność wiekowa, markowa i krajowa, przybyłych pojazdów, także łezka wokół nieraz się zakręciła, no i znakomita słoneczna pogoda. Ale jak wiadomo, dla dobrych ludzi zawsze jest dobra pogoda.
W minioną sobotę, czwarty rok z rzędu, ulicami Słubic i Frankfurtu przeszedł Marsz Równości zorganizowany przez grupę Słubice Frankfurt Pride. Cieszymy się, że znowu udało nam się zorganizować tutaj marsz i serdecznie witamy każdego, kto tutaj się teraz znajduje. I zapraszamy też oczywiście każdego, każdy jest tutaj mile widziany, osoby queerowe, osoby sojusznicze, każdy tylko, kto szanuje inne osoby. Chcemy świętować ten dzień, chcemy świętować nas, naszą indywidualność i to, co w nas wszystkich jest piękne. Jak się bawicie? Ja już byłam rok temu i się świetnie bawiłam i cieszę się na następne edycje tej parady. Ja jestem szczęśliwa. Też byłem razem z nią w zeszłym roku i byłem bardzo stresowany, ale teraz już z przyjemnością tutaj przyszedłem znowu spędzić tutaj czas z ludźmi innymi. Jestem pierwszy raz i strasznie się stresuję, ale miłe ludzie, przytulam się do każdego, fajnie jest. Ja tu też jestem któryś raz, nie pamiętam dokładnie który, ale cały czas świetnie, za każdym razem, podoba mi się, pomagam tej osobie, jest ze mną tutaj. Strasznie się cieszę, że tu jesteśmy i też jest wsparcie międzynarodowe, bo po prostu wszyscy chyba, którzy tutaj jesteśmy, się nie zgadzamy na wykluczenie, na nierówność naszych przyjaciół, że oni nie mogą mieć takich praw, jakie my mamy. No i chyba o to walczymy i bardzo ważne moim zdaniem jest ta walka właśnie w miejscach małych, gdzie osoby czują się dużo bardziej wykluczone niż w większych miastach. No dla mnie ten marsz oznacza przede wszystkim możliwość manifestowania tego, że mam prawo być z kim chcę przede wszystkim i być kim chcę. Punktualnie w południe z miejsca spotkania, czyli z Placu Bohaterów w Słubicach, uczestnicy marszu ruszyli w stronę Frankfurtu. Fundacja na rzecz Kolegium Polonikum w Słubicach wychodzi ciągle z nowymi, wartościowymi pomysłami. Co będzie tym razem i skąd biorą się pomysły na nowe, ciekawe aktywności? My po prostu słuchamy ludzi i to, co robimy, to są propozycje oddolne, od społeczeństwa. I tutaj bardzo dużo osób do nas się zgłaszało, osób z Ukrainy, które chciałyby, aby dla nich też były jakieś zajęcia. I mamy teraz projekt pod tytułem Muzyka – źródło naszej siły. Jest to projekt skierowany dla dzieci oraz ich mam, dla osób, które przyjechały tutaj do nas z Ukrainy. Projekt jest związany z muzyką, z muzykoterapią, zajęciami muzycznymi, dlatego aby te osoby, aby dzieci, aby ich rodzice chociaż na chwilę zapomnieli o działaniach wojennych, o tym, co się dzieje u nich w kraju. Też chcemy, aby zintegrowali się tutaj z naszym społeczeństwem, ale przede wszystkim, aby dzieci mogły tutaj łatwiej zaklimatyzować. Zajęcia zaczynamy już 12 września o godzinie 17:30 w sali 146 w budynku Kolegium Polonikum. Zajęcia będą trwały do końca listopada. My tutaj jako fundacja napisaliśmy taki projekt, dostaliśmy dofinansowanie, a są to środki z Akademii Rozwoju Filantropii w ramach programu Transnational Giving Europe. Заняття будуть відбуватися протягом 3 місяців. Вівторок – це на 17:30, група для маленьких діток – 3-4 рочки. П'ятниця – це група для діток більш старших – 6-7 рочків. Теж на 17:30, будуть тривати година. Запрошуємо всіх бажаючих. Заняття з дітками в стилі музики з мамою – то є моя мрія, яку, дякуючи фундації Колегіум Полоніку, можу втілити в життя. І ми запрошуємо всіх українських діточок від 2 до 7 років на заняття з музикою. Заняття музикотерапії, українські пісні, танці, ритмічні вправи. Запрошуємо всіх бажаючих. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą.
Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurckiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza.